Siemaneczko. Witamy. Bardzo serdecznie w odcinku Perełek, który zapowiada się bardzo obfitym odcinkiem. Ponieważ... No albo nawet dwoma odcinkami tak. Obfitymi. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ilość aż 308 komentarzy, a więc tylu samochodów, które nam przesłaliście, bardzo prawdopodobne, że to podzielimy na dwa odcinki. Także part 1 prawdopodobnie dzisiaj, part 2 za tydzień czy za dwa. Zobaczymy. Zobaczymy. Subskrybujcie, dzwoneczek, będziecie wiedzieć. Wtedy was na pewno nie ominie. Dokładnie. Honda Prelude. Prelude. Co? Nie no, nieraz się śmieją z nas, że nie umiemy czytać nazw modeli samochodów, a robimy to specjalnie. No tak. No właśnie to jest, powiem wam, troszeczkę problem, że... Czasami nie łapiecie, w którym momencie my żartujemy, a w którym nie. Ale to może jak coś będziemy dodawać napisy takie, żeby było wiadomo. Wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości. co my tu mamy? White Badmobile. Znaczy jest taki bardzo fantazyjny pakiet body z wlocikami przód, tył, dyfuzorek. Ten dyfuzor z tyłu mi się nawet podoba. Jakby całe to, co jest na zewnątrz, to takie skrzele za przednim kołem i ten wlot za tylnym kołem nie były aż przesadzone. Tak dowalone tutaj, no to myślę, żeby to wyglądało całkiem ciekawie. No przedni zderzak też chyba troszeczkę tłumacz. No stanowczo tłumacz. Te przełączniki jak w samolocie, kurde. No kierowniczka też taka futurystyczna. No takie no... Do przełknięcia. Takie, tak, no ani skrajność w jedną stronę, ani w drugą. M-Performance, jedyna taka w Polsce. Okej, okay. Brzmi obiecująco. Okleinka taka chyba w stylu M3 GTR. No, tak, for Speed Carbon bym powiedział. To było w karbonie chyba? Tak, tak no. Na początku no, karbon. No tak, no jest zresztą emblemat M3. Wydeszki imitujące niby M3. No, tak, dobrze dodaję, że imitujące. Ale fajne fotele. Mi się zawsze podobają te sport seatsy z Alcantarką. Tak, można to super. Alcantarką? Super. Wnętrze bardzo ładne. Gdyby z zewnątrz to auto jeszcze było seryjne i po prostu zadbane, to by było petardo. Ile to kosztuje w ogóle? Oj, chyba z 20 parę tysięcy. 23. Jaki to jest silnik? 2.0. Ale rzędowa szóstka przynajmniej. No dobra. W ogóle przesrany jest ten smart, co wrzuciłeś. Z czego to jest grill? Z Rollsa? No chyba taki udawany z Rollsa. Takiego starego Rollsa. Taki jakby wziął ktoś, nie wiem, na przykład taki front od jakiegoś kominka domowego i go tak tutaj dołożył i... Albo, żeby... nie wiem, może kawałek budy dla psa i na to jest grill założony. Może, ale widać, że się spodobało, bo całkiem dużo reakcji tutaj pod postem na naszej grupie Garage Wheelwood. Jeśli jeszcze was tam nie ma, no to zdecydowanie warto, abyście tam byli. Maserati Ghibli. Jak można stuningować Maserati Ghibli? Schludnie. Tak po wiejsku, czy tak bardziej w stylu Mansory, troszkę przesada? No ta dokładka jest karbonik, taka, no. Ale karbonik. Nie no, spoko. Maska też jest karbonowa? Oj, nie dowidzę, czy jest tam struktura. Te złote elementy na felgach mi tu nie pasują. Też mi nie pasują. Ten grill z przodu jeszcze w miarę, powiedzmy, to złoto tam. No ktoś, nie wiem, czy taki Dubai Style, albo Saudi Arabia, coś takiego. No. No szczerze, to mnie zaskoczyło. No nie spodziewałbym się. Nie wpadłbym na to w ogóle, żeby coś takiego zrobić. Te końcówki wydechu w ogóle są złote. Teraz to przekminiłem. No gdyby nie ta ilość złota, to mam wrażenie, że to by wyglądało zdecydowanie fajnie. Jakby było samo połączenie białe i czarne. Tak, dokładnie. No dokładnie to by było zdecydowanie lepiej. Naszym oczywiście skromnym zdaniem. No tak. Jo, dlaczego? Zdjęcie. Dlaczego to ktoś tak pomalował? Jakby naprawdę nie wyobrażam sobie osoby, która malowała ten samochód, skończyła swoją robotę, popatrzyła na to auto, dumny uśmiech i... Moist. Tak właśnie miało być. Tak mi się podoba. No nie, znaczy kurde powiedzmy, że jeszcze malowanie to jest jeszcze do odratowania, nie? Nawet kurde w przypadku gruza to można Raptorem owalić i wiesz, nie przejmujesz się, że musi być idealna powłoka lakiernicza. No to są takie nity jakby, zauważyłem. Tak, zauważyłem właśnie. Myślałem, wiesz, że może jakieś white body jest dołożone, ale nie jest. Więc no chyba ktoś sobie tak po prostu zanitował. Może to ma być nawiązanie do jakichś pojazdów militarnych, samolotów, które są nitowane i tak dalej. Ale jeżeli to jest jezdne i ma rzeczywiście 4.4 V8, to... Aha,
do auto dorzucam silnik, który miał w nim wylądować. Okay. Aha, jeszcze to jest silnik z E65, czyli oznaczenie N, więc to już nie taka fajna jednostka jak te, które były w E38. No taki zestaw klocków Lego, no nie? No, dla chętnych do poskładania. Jak ktoś ma czas, to kurde, ale patrz jak tutaj wierni piszą, sorry, ale to już było, lipa, sorry. O, no kurde. Fajnie, kulturka na grupie, to też powiem wam, że ciepło na serduszku robi. Wyścigowa flaga, czyli wyścigowa bora. Musi być szybka. Patrz, taki ledzik tutaj dołożony. No faktycznie, elegancki. Taki ambientny LED. Ale taki skromny, nie? No. Taki nie zalatujący po hamsku tymi wzorami z Audi, tylko kształt, owszem, jak w Audi, ale tak... Takie, wiesz, jak delikatne pociągnięcie pędzla. To wiesz, przy takich autach trzeba się doszukiwać tego typu filozofii, bo inaczej to by było ciężko zdzierżyć to wszystko, co tutaj tworzą ludzie. O, ciekaw jestem, ile taki Sabik kosztuje klasyczny. Czekaj. Najpierw zdjęcia, później strzelamy cenę? To jest zawsze, to jest zawsze fajna zabawa. No, wygląda na kompletnego, na, może nie na lalkę, ale na całkiem takiego... No, nie mam pojęcia, co można celować tutaj. O, ja też nie, w życiu się nie interesowałem klasycznymi Sabami pod kątem jakby 30? Zakupu. Ja bym powiedział, że więcej. Ja bym powiedział tak 47. Okej. O, a tu proszę bardzo. 20 tysięcy. Takiego klasyczka z 79 roku z silnikiem V4, które brzmią naprawdę fajnie, co pokazywaliśmy na naszym filmie z historią Saba na głównym kanale. No, interesujące auto, na pewno. I za 20 koła uważam, że może to być dobra inwestycja. Ojojoj, ale groźnie. No, tak rzadko się widuje w sumie tak srogo pomodzone MX5. Tutaj jakiś ledzik z tyłu, tak mam wrażenie, że troszeczkę stylizowane na generację NC. Okej. Okay. Kurde, ale ten przód jest tak ultra powiększony i poszerzony, a z tyłu cały czas wygląda jak taka chudziutka, malutka MX5. No, znaczy lepiej by to chyba wyglądało, jakby nie było podokładanych tych zderzaków. Jakby... No. Wtedy to było tak szeroko, tak... Powiedzmy, no schludni zdecydowanie, no a z tymi zderzakami to tak widać, że ktoś chciał przykombinować i... No fakt. I przekombinował. No fakt. O, ty, tutaj ktoś chyba w jednym komentarzu dał 3 linki. O, sprytnie, sprytnie. Prawie bym to przeoczył. 5200. Polonez wesoły karawan. No taki wesoły na jakieś tech party, kurde, albo coś w tym stylu. No taki w sam raz, żeby nie zwracać na siebie uwagi na mieście, jeszcze nie? Z krzyżem. Czyli to naprawdę był karawan, tak? To takie przejście ze skrajności w skrajność w sumie, no nie? No. Jak to auto woziło wcześniej zmarłych ludzi, a teraz jest pomalowane tak i zakładam, że już zmarłych ludzi nie wozi. Chyba, że nie wiem, jakieś hipisowskie pogrzeby, nie wiem. O kurcze, bele. Niezły lift. Komu się tak chciało robić? Co to komu ale potrzebne? Kurde, to ma blachę normalnie. No i to jeździ gdzieś po Warszawie. 100 koła. Aha, podwozie z Unimoga, pewnie tu sama buda z Land Rovera. Zarejestrowany i ubezpieczony. No gitara. Yeah. Nice, fajnie. I widzieliśmy to bardzo dawno temu chyba. No. To się jeszcze nie sprzedało. No dużo. Generalnie spośród tych takich skrajnych perełek to też widzieliśmy w sumie. Chyba tak. Jakoś bardzo takich kosmicznie, nie wiem, projektów zbudowanych od podstaw, czy po prostu jakichś zmodyfikowanych. Jak są takie srogo zmodyfikowane, to rzeczywiście widać, że one się nie chcą sprzedawać. To jak to orurowane R8 za ponad milion. Ale to w ogóle nie rozumiem tej ceny tam. 1 850 000 tam było chyba wystawione to auto. I widziałem, że gdzieś tutaj ono się chyba gdzieś przewijało w komentarzach. Kurde. No nie przypomina to E30. No nie przypomina. Koła są gigantyczne. Tak aż nieproporcjonalne do tej budy, gdzie no w sumie E30 sama w sobie jest stosunkowo mała. No taka smukła. Jak to wygląda? Kurde, no tylko też przesada chyba trochę, no, co? No tak, ale robi wrażenie. Patrz, fotele są chyba z M3, E46. Tylna kanapa, no już nie. Są ekrany.
To się zawsze ceni, telewizja. O, widać, że tutaj w gazetach auto było szeroko opisywane i znane. No projekt zdecydowanie gruby. No. Zrobiony z głową, natomiast jakby sam w sobie, powiedzmy, gust i pomysł tutaj no, jest kwestią kontrowersyjną. Lampy a la Audi, tak? Z przodu. Zderzak. Zderzak już gdzieś a la widziałem. Batmobile? No, ale gdzieś już taki widziałem. W ogóle jest taki body kit Batmobile. Mm-hmm. Też all black. Czarne felgi, czarna karoseria. Ale progi powalone. Kurde, ale lubię te wnętrza Alfa Romeo. Ładne są. Te takie zegary powciskane w tych tubach. I no, ale fura taka, mocno taka se. Znaczy mnie zastanawia, jak to jest Golf 1, MK1, MK2, GTI, Recaro, Biagini, Passo. Myślę, że tu wszystko, wszystkiego po trochu. Ale no, ten przód to tak kompletnie nie Golf. Znaczy powiem ci, że to wygląda tak dziwnie, że to może być jakaś limitowana edycja. Trzeba zajrzeć w opis. No niemożliwe. Biagini, Passo. No słuchaj, patrz, to robimy tak. Google Biagini Passo. No o kurde. Crossover Cabrio. Jakaś włoska firma, która zbudowała coś takiego na bazie Golfa Country, z tego wynika. Rzeczywiście są takie pojazdy. Widzisz? No miałeś rację, przyznaję rację. No bo ja już wiem, że tu się można naciąć. Renault Sport Spider Exclusive. Co to jest? Widzieliśmy kiedyś takie auto. A może? No, to jest jakaś taka limitowana furka pseudowyścigowa. Tu ma gdzieś silnik za plecami? Chyba tak. I jakiś mały silnik. 2.0. Być może z Clio RS-a. Waga 965 kg. Kurde, to fajnie tym się musi. Fajnie, nie? A w sumie rzadko spotykane auto. Raczej jak się myśli o takich niewiele ważących samochodach, powiedzmy, sportowych, to pierwsze pewnie co przychodzi do głowy to jest jakiś Lotus, później już są to takie bardziej chore auta w stylu KTM, Caterham i tak dalej. A tutaj taka fura, jeszcze z Lambodorsami, więc tym bardziej w klimat perełek jak najbardziej się wpisuje. Ej, kurde, czy Einzelstück po niemiecku to jest to samo, tak jak u nas piszą jedyna taka? Czy jedyny taki? Chyba tak. Kurde, no zmarnowane takie, coupe. Takie no. Fajne auto wziąć i z nim zrobić coś takiego. No przepiękne są te Z3 coupe. Jeszcze nerki, znaczy te skrzela włożone z M-ki, gdzie to wcale M-ka nie jest. No szkoda, ale do odratowania to auto. No pewnie tak. Fotele wyglądają jakby były z Mazdy RX-8. Chociaż, no nie wiem. Podparcie dupy wyglądało trochę jak z Mazda RX-8. Kurde, 20 tysięcy euro, jeszcze ktoś sobie za to liczy. What is this? Einzelstück. Kurde, wydaje... A nie, dobra. Myślałem, że to jest kolor Mauritius Blau, czyli taki jak ja miałem na swoim pierwszym samochodzie w życiu, czyli BMW E36 w sedanie właśnie. Ale też miałem żółtego halogena. Jak kupiłem. Tak? No, ale później nie. Rozwaliłem. Miałeś takie. Tak, faktycznie. Co? Nie, nic. Jak 15 tysięcy euro? O? 360 tysięcy przebiegów. No. 91 rok. Moja też była z 91. I co? Trzeba było sprzedawać za 7 koła? Mniej. Mniej? No. No nie, żałuję, że sprzedałem swoje czy 6. Jeszcze ze szperką 25. Kurde, no te szpery to są tak drogie teraz. Sprawdzaliśmy, chyba 5 koła kosztuje taka szpera. No. Einzelstück, znowu. To jest Mercedes C-klasa Compact. Konkurent mojego obecnego samochodu, czyli BMW 46 Compact. No niemniej tutaj takie zderzaki a la CLK DTM. Naklejki od sponsorów. O kurde. Więc to musi być gruba fura. Limited edition. O. No nie da się jakby przeoczyć. No zderzaczek. Tutaj też wszystko gra. O, fajnie wycięty głośnik. No. Co to jest ta dziura? O, dobre pytanie. No właśnie. O. Mam nadzieję, że to jest przed, a nie
aktualne zdjęcie. Ja bym powiedział, że mam nadzieję, że to jest po. Ale przypuszczam właśnie, że to jest przed. Zobaczmy sobie coś takiego. No co? No z innej półki cenowej. Z innej półki importowej. Bo to tak z Dubaju. Ewidentnie. Brzydkie. No. Ale dziwi mnie to, że są ludzie, którym się to podoba. I jeszcze wiesz, to, że to Mansory, to jeszcze bardziej masz wyżej ego. Ej, strasznie to źle wygląda. Jakby nawet to wnętrze, no nie? Jakby nie masz tego takiego klimatu elegancji i luksusu, tylko takiego po prostu... Nie no, masz klimat elegancji, tylko taki bardziej kredensowy, bym powiedział. Wiesz. A dla mnie to jest właśnie taki tuningowy, taki wiesz, jakby... Spoko, jak ktoś sobie coś takiego zrobi w jakimś BMW E60 i mówi, że ma spersonalizowane wnętrze, ale w Rolls-Royce jakby poprawiać, znaczy próbować poprawić, bo ciężko to nazwać poprawką, to co robi fabryka i zrobić coś takiego, co im wyszło tutaj, no dla mnie lipa straszna. No zobacz, jeszcze jakby ten kolor, jakby to jest wszystko takie krzykliwe, gdzie raczej powinno być tak stonowanie i elegancko właśnie, że dla mnie to bardzo mocno nie gra. Powiem ci to, co często piszą w komentarzach i co jest takim szachma. Kwestia gustu. So Flugenturen. Zderzak z nowego Audi. Lepiej niż Einzelstück. Nie no, zderzak to nie kojarzę żadnego Audi z takim zderzakiem, szczerze mówiąc. Nie? Ale z grillem już jak najbardziej. No... Ogarnąłem, o co ci chodzi. Nie robi na mnie to żadnego wrażenia. Znaczy na mnie robi takie... Takie? No... Takie. Nie aż tak drastycznie właśnie, takie. Ale... Ale tak widać, że ktoś chciał, że chciał, miał jakiś pomysł. To jest takie pogrubione i powiększona czcionka. Ale chciał. Gdzieś czegoś zabrakło. Gustu? Pieniędzy? No, albo i tego. Zdrowego tego, rozsądku. No. O! To jest auto, które było do wygrania na jakimś evencie. Był na bank chyba jakiś event. Wydaje mi się, że to był event organizowany w Wiśle. W ogóle organizowany przez tych ludzi, u których my byliśmy na piramidzie. Mhm. Tam gdzie, kurczę, to może jacyś stali widzowie kanału będą pamiętać, gdzie zakończyła żywot nasza Alfa za 1000 zł na torze i oni też zorganizowali jakiś motoshow w Wiśle i po prostu nie wiem na jakiej zasadzie, ale był do wygrania w pełni przygotowany driftobus. No kurde. No i jak widać komuś już się znudził ten driftobus. Kurde, jak na tak przygotowaną furę z 3-litrówką pod maską, 25 tysięcy złotych, tak. Stan idealny. Zobaczmy, jak wygląda BMW E46 w stanie idealnym. Wszystkie idealne E46 mają takiego ducktaila. Jakie felgi? O kurde. Kurde, no nie lubię takich kierowców. No przerost tworzony treścią w takim aucie, co nie? No. Znaczy wiesz, jakby była... Znaczy w żadnym aucie by mi się taki kształt kierownicy nie podobał, szczerze mówiąc. Za dużo jest po prostu tych takich spłaszczeń, wybrzuszeń i tak dalej. Jak dla mnie zaokrąglone wyprowadzenie tego tutaj na kciuki, obszyte fajnie, git byłoby okay. Po temacie. Ile? Za idealną? Chłopie, o 10 koła mniej masz driftowóz z 3-litrową. No. A tu masz jakieś biedne 2,5, 170 konie. Aha. To jest taki kamuflaż, nawet wewnątrz jest deska i te daszki przeciwsłoneczne i dźwignia ręcznego też jest pokryta trawką. Ciekaw jestem jakby, co stanowiło wizję, jakby wiesz, ekologia, w jakim celu? Ekologia. Że jakby tutaj jest dwutlenek węgla przekształcany na tlen na aucie? Tak. Dokładnie tak, promowanie. Wiesz, no Skandynawia teraz bardzo idzie w ekologię. No tak, ale tu widzę, że jest fura z Holandii, więc... No... Prawie Skandynawia. Jo! Bolid F1 Fiat 126P. What? O kurde! Jak to wygląda? Patrz, jest...
A, dobra, myślałem, że to jest promka z 2000 na 1990, ale chyba jest z 2800 przecenione. No. No tak, to jeśli nie jest chodzi... przypadkiem bolidnikiego Laudy? Nie, Schumachera. Ten, którym się rozbił na Nordschleife i który płonął i to jest chyba odbudowany. Tylko zgubili w międzyczasie oryginalne plany. W fajnym miejscu jest ta dźwignia. Ale w ogóle ta kierownica. No powiem tak, o aerodynamice ktoś tu nie ma pojęcia, szczerze mówiąc. Dlaczego? Automoto Szuba. Jo! Sponsorzy Koft Brook, Lakma. Ej, tam z tyłu jest maluch z nerkami. Faktycznie. Ktoś jest po prostu artystą wizjonerem. Pięknie powiedziane. Bardzo pięknie. I chyba tym akcentem skończmy tą część tych perełek. No, zakończmy, bo jesteśmy naprawdę jeszcze głęboko w lesie. Jest jeszcze tego sporo do przegonięcia. To jest part 1, part 2. Za tydzień lub za dwa. Siemanko.